najpiękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne. Pisał Mikołaj Kopernik, wybitny astronom, lekarz, matematyk, prawnik, ekonomista. Jego dzieło o obrotach sfer niebieskich wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych. Kopernik Nawalny mieszkał równo 40 lat. Od 1503 roku po studiach do 1543 roku, kiedy umarł we Fromborku. Było to życie niezwykle aktywne. Interesowała go głównie jednak astronomia i tu właśnie na Zamku Olsztyńskim pozostał po nim jedyny autentyczny na świecie ślad jego ręki w postaci tablicy astronomicznej. Oto krużganek zamkowy w Olsztynie. Jesteśmy tuż obok wejścia do izby prywatnej Kopernika, w której mieszkał prawie 5 lat. A nad tym wejściem tablica astronomiczna, zabytek pierwszorzędnej wagi, który został dokładnie zbadany, opisany, jest nawet książka na ten temat. Tu go zastała również wojna. Bronił Olsztyna i podpisał się w imieniu kapituły pod listem do króla Zygmunta Starego, błagając go o wzmocnienie załogi olsztyńskiej i kończąc słowami, że pragniemy czynić to, co przystoi ludziom uczciwym i bez reszty oddanym waszemu majestatowi. W Olsztynie mamy ulicę Kopernika, dwa pomniki. Astronom stał się patronem kilku szkół. Symbolem pobytu uczonego w Olsztynie jest planetarium lotów kosmicznych, które zostało otwarte w 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 roku. Obecnie wyposażone jest w bardzo nowoczesny sprzęt.